camera about to snap back. You ain't fitting for it cause you all cap like. Hold up, I shoot my shot, wait, hold up. I'm really about to run this, go up. You know it's all net when it go up. Jesteśmy tuż po ważeniu przed galą Ola Voga Boxing Night, a ze mną bohater walki wieczoru, tejże gali, Kamil Kuździeń. Witam Ciebie serdecznie. Witam, witam. Oczywiście wszyscy tutaj o tym rozmawiają, że Kamil po raz pierwszy w swojej karierze ma okazję startować, walczyć w walce wieczoru. Oczywiście wielka też jest nadzieja nasza, że to nie jest ostatnia Twoja walka wieczoru, tylko że to jest dopiero początek takich walk. Czuję się większą odpowiedzialność, jestem w walce wieczoru, to musi być show, muszę to pociągnąć. Tak, czuję tą większą odpowiedzialność, ale bez żadnej presji, pełen luzik i myślę, że wyjdę, zrobię swoje i jeżeli się postaram, to ta walka się skończy przed czasem. Tak, myślę sobie, że nawet po ludzku fajnie zobaczyć taki plakat gali, gdzie jednak tą główną postacią jest Kamil Kuździeń i gdzieś ta informacja dociera jednak do ludzi, że w walce wieczoru to właśnie ty się bijesz, bo to jednak zawsze jest w tej karierze kolejny taki kroczek. Tak, tak, tak. No, bardzo dziękuję wszystkim promotorom, że mogę w ogóle walczyć w walce wieczoru, także no jest to dla mnie, będzie to dla mnie naprawdę dobry dzień, zwłaszcza, że jutro są też moje urodziny. No właśnie, o tym chciałem w ogóle powiedzieć. Ja już wiem, więc nie będę udawał, że nie wiem, że po raz pierwszy będziesz miał okazję walczyć w urodziny. To jest wyjątkowa okazja, żeby sobie zrobić prezencik samemu. No tak, wyjątkowa okazja i zrobię sobie jutro prezencik. Słuchaj, Łukasz Furman, jak słyszałem, ma sokole oko, gdzieś tam chciał dojrzeć w nastawieniu twojego rywala, w jego oczach, że on tutaj przyjechał, aby gdzieś sprawić niespodziankę, że jest ta wola walki, ale rozumiem, że ciebie to by tylko nakręciło, bo jeżeli on chce się tutaj gdzieś bić, no to dla ciebie tylko lepiej. Tak, tak, jak będzie się chciał bić, to myślę, że ta walka na pewno się skończy przed czasem. Często rozmawiam o tym, jak wyglądają okresy przygotowawcze i sparingowe. I w Twoim przypadku to ma wyjątkowe znaczenie, bo jak słuchałem sobie tego Twojego poprzedniego wywiadu, to rzeczywiście te nazwiska zawodników, z którymi miałeś sparować okazję, nie tylko w Warszawie, robią wrażenie, bo wiem, że w Warszawie byłeś. Możesz też powiedzieć, że to był tak jeden z najlepszych okresów przygotowawczych, jeżeli chodzi o te sparingi przede wszystkim, bo to robi wrażenie. Tak, jeżeli chodzi o doświadczenie bokserskie, to na pewno mój najlepszy okres przygotowawczy. Szkoda, że nie wiecie, jakiego mamy teraz zawodowego operatora kamery, ale to nieważne, słuchaj, to zostawiam. O, już wiecie. Kamil, słuchaj, jeżeli chodzi o to, co się wydarzy jutro, to porozmawiamy jutro, bo tutaj przede wszystkim jest ważne, żeby przemówiły pięści, ale jak mam ciebie tutaj, bohatera walki wieczoru, gali, Ola Voga Boxing Night, to muszę ciebie już dziś o to zapytać. Tyson Fury czy Aleksandr Usyk i dlaczego? Mogę powiedzieć, że postawiłem kupon, że obu będzie na deskach, ale wygra Fury. A, no to tak pokombinowałeś. No, pokombinowałem, ale był dobry kurs, także. Jednak Fury. Tak, myślę, że Fury, no. Gypsy King. Dlaczego? Bo ja tak sobie myślę, że z jednej strony rozmiar ma znaczenie, a z drugiej nigdy nie wiesz, jakiego Fury'ego zobaczysz. Ja myślę, że teraz zobaczymy najlepszą wersję Fury'ego. Okej, okay, a ja życzę nam i przede wszystkim Tobie, żeby jutro to była najlepsza wersja Kamila Kuździenia. Bardzo Tobie dziękuję za rozmowę, wszystkiego dobrego. Dziękuję, na razie. Dzięki, Kamil.